nadszedł wielkimi krokami, to jest ten moment. Tak, to był ten moment i jest ten moment, dlatego że akurat w tym momencie piękne słońce nam wyszło i odpowiadamy właśnie w tym momencie na nominację Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do naszego ogólnopolskiego, wszechświatowego Gaszyn Challenge. Ekipa Radia Biwak przygotowana. Ile to ma być? 10 pompek? 10 pompek lub 10 przysiadów. Z punktu widzenia naszej przestrzeni podzieliliśmy się na pompujących i na przysiadających. Gdzie jest apteczka pierwszej pomocy? To później. Mamy ją przy stole. Dobrze, no to 3-4 i zaczynamy. No to uwaga, my tutaj będziemy z tyłu robić przysiady. No i uwaga, 3, 2, 1, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No brawo, wielkie brawa, gratulujemy. Wypompowani, czerwoni, rumieńcze, spoceni. Piękne. Udało się, panie szefie, jak było? No było to niezła przygoda, tym bardziej, że pompki ostatnio trenowałem jakoś pół roku temu i to też bardzo przypadkowo. Generalnie raczej spacer długodystansowy, to jest to, co lubię najbardziej. Natomiast teraz jest też taki moment, że Szymonie, pora na nominację. No i to jest to, co lubimy. Postanowiliśmy nominować dwie instytucje, które to zadanie będą wykonywać nadal i to będzie... I to są dwie instytucje, które są bardzo bliskie skojarzeniowo i też z nami są, jeżeli chodzi o Radio Biwak. To jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, nominujemy, i Bieszczadzki Park Narodowy. Serdecznie pozdrawiamy. Życzymy powodzenia i dobrych ćwiczeń.